A z tej strony Neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie aktualizację 22.5, która niespodziewanie wleciała o godzinie 12, a w zasadzie lista zmian, dziennik zmian, no i jutro, czyli 1 października wejdzie do gierki. Aktualizacja naprawdę ciekawa, niespodziewana, dodaje sporo nowych funkcji, więc oczywiście zaraz do tego wszystkiego przejdę. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę i pamiętajcie o tym, że teraz liczy się aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu i każda osoba, która bawi się w te giveawaye co miesięczne za aktywność na kanale, musi subskrybować kanał. I ja co miesiąc nagradzam najbardziej aktywną osobę grzybkami albo paysafe cardem. Oprócz tego oczywiście kupujcie grzybki z kodem neutral na stronie home.syfygamy.net i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Tutaj oczywiście macie wszystko w opisie, macie wszystko na banerku. No i wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dobrze, tyle ode mnie. Tyle jeżeli chodzi o taki wstępniaczek i od razu przechodzimy sobie do listy zmian, która jest naprawdę obfita, naprawdę ciekawa. I teraz tak, oj tutaj taki mały powiedzmy spoiler, bo mam jeszcze kilka dla was przygotowanych rzeczy. Teraz tak, dzisiaj o godzinie dokładnie 12 dostaliśmy informację, że aktualizacja 22.5 wchodzi na serwer fuzyjny 9, bo to jest taki serwer, który dostaje aktualizację dzień wcześniej. No i oczywiście możemy znaleźć listę zmian, zaraz ją sobie prześledzimy. No i możemy się spodziewać, że jutro o godzinie 11 ta aktualizacja wejdzie już ogólnie do gry. Czyli jutro o 11 spróbujcie sobie zaktualizować aplikacje na Steamie, aplikacje na telefonach, odświeżcie stronę, tam wiadomo, na przeglądarce, cokolwiek, bo jutro koło godziny 11 już ta aktualizacja powinna być dostępna worldwide, czyli powiedzmy dla każdego świata, dla wszystkich. No i dobrze, mamy tutaj dziennik zmian Shakes and Fidget wersja 22.500.5 w skrócie, no i jest to datowane na 1 października 2024 roku. I teraz tak, mamy nowe funkcje, nowe wydarzenie, cyrk objazdowy. O co chodzi z tym cyrkiem, co się dzieje, nie wiadomo. Tego jeszcze niestety nie wiadomo, z racji tego, że nic tam powiedzmy żadnych informacji nie znalazłem, nie ma żadnych szczegółów, nic tam nie opisali, tu jak widzicie na stronie nie ma żadnego odnośnika do tego. W każdym razie jak to już na spokojnie wejdzie do gry, to na pewno wam na ten temat nagram. Dalej mamy nowe lochy burza piaskowa, nowe lochy burza piaskowa i co my wiemy o tym lochu? Wiemy, że jest on do odblokowania od poziomu 500, już wam tutaj pokazuję, bo takiego screena również pewnego znalazłem, ktoś mi tu oczywiście podesłał, czy tam na tawernie, wiadomo, więc sobie go zapiszemy po prostu i już wam wyświetlam. W każdym razie właśnie, burza piaskowa posiada 100 przeciwników, bo to was może również interesować, no i tutaj cyk, zobaczcie sobie sami. Tak to się prezentuje. Mamy Sandstorm, musimy osiągnąć level 500, musimy pokonać strefę światła loch 28 i z tego co wiem zawiera ona 100 przeciwników i każdy daje 30 milionów expa. Czyli 10 przeciwników to jest 300 milionów expa, no jakby wiadomo, łatwo sobie policzyć. Generalnie takie tornado, tylko no o wiele mniejsze, tornado tam bodajże od poziomu 490 któregoś daje 300 milionów expa, każdy kolejny aż do 1000, no tutaj wszyscy dają 30 milionów expa, ale jest ich tylko 100. No i mówię, takie wymagania, żeby ten loch odblokować, więc loch można powiedzieć dla bardziej takich late game'owych graczy, nie? Okej, to już możemy schować, tu sobie z powrotem to wrzucimy, także to wiemy o tym lochu burza piaskowa. Dalej, wydarzenie specjalne. Gorączka czarnego klejnotu dostępne wkrótce. Tutaj też nie wiadomo o co chodzi. Gorączka czarnego klejnotu, no wygląda na to, że będzie to coś z czarnymi klejnotami, z czarnymi gemami. Bardzo możliwe, że będą nam same czarne gemy lecieć albo coś w tym stylu. Tu oczywiście nic nie wiadomo, również musimy poczekać na jakieś większe informacje. Szersze informacje może. Dalej, nowa funkcja. Gildia. Po walkach gildii przywódcy i oficerowie gildii otrzymują teraz wiadomość, którzy członkowie się zapisali do lochów gildyjnych ataków i obrony. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajnie to wszystko jest przemyślane, nie trzeba już zapisywać, nie trzeba robić notatek na jakichś Discordach, bo teraz gierka sama nam oferuje to, że po prostu zostaniemy poinformowani, kto bierze regularnie udział w atakach, czy tam w wyprawach, czy w czymkolwiek, w obronach, a kto po prostu te wyprawy i inne tam walki często pomija. Super sprawa, bardzo na plus. Tu w ogóle zobaczcie, nowe wydarzenie, nowy loch, nowe wydarzenie specjalne jakieś. Tutaj mamy tak samo, no bardzo przydatna funkcja. Dropy Twitch, to coś dla nas. Dropy Twitch,
już wkrótce pojawią się nowe dropy na Twitchu, czyli dropy na Twitchu zostaną zmienione, zostaną w jakiś tam sposób, no to już też tu niestety nie znamy szczegółów, natomiast dropy na Twitchu wkrótce zostaną jakoś tam zreworkowane i też będą inne. Zobaczymy, co to będzie. Oczywiście u mnie na kanale na Twitchu no można zdobywać te dropy, więc zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania, natomiast właśnie coś nowego nam również szykują. No i ostatnia nowa funkcja, skróty. Teraz możesz przełączać się między ogólnymi kategoriami lub skrótami poszczególnych funkcji w opcjach gry. Oto przegląd wszystkich skrótów. No ja tutaj skrótów nie używam, nie będę się w to zagłębiał. Każdy sobie może na własną rękę sprawdzić, jeżeli ktoś używa skrótów. Dobrze, dalej. Ogólne dostosowania. I teraz tak, wyprawy. Wyprawy bez wydarzenia rozpoczęte dzień wcześniej nie otrzymują już bonusu wydarzenia następnego dnia po zmianie dnia. Dlatego wyprawa rozpoczęta w czwartek bez wydarzenia weekendowego i ukończona w piątek z aktywnym wydarzeniem nie będzie już miała bonusu wydarzenia. Bardzo fajna zmiana. Bardzo fajna zmiana, dlaczego? O co tu w ogóle chodzi? Chodzi o to, że do tej pory działało to tak, że jeżeli w czwartek zaczęliśmy sobie wyprawę za 100 awki i zakończyliśmy ją w piątek na przykład z eventem Golda, to dostawaliśmy bonus z eventu Golda. Tak samo z eventu Expa, ogólnie ze wszystkimi eventami. No i trzeba było czekać do północy, trzeba było powiedzmy o 23 zaczynać jakąś tam wyprawę, czekać godzinę, żeby ta wyprawa się skończyła po północy z eventem. No takie to było bardzo nieintuicyjne, trzeba było tego pilnować, pamiętać. Najwięksi tryhardzi, że tak powiem, no po prostu pilnowali tego i robili to, nie? Teraz już na szczęście jest to naprawione i nie będzie już to tak działało. Jak dla mnie bardzo duży plus, nie trzeba siedzieć po nocach, fajna sprawa. Dalej, ekran informacji o postaci nie jest już automatycznie otwierany podczas pierwszego dostępu do ekranu postaci. Dotyczyło to postaci poniżej poziomu 10. No to taka pierdółka, ale też irytowała, więc spoko. Dobrze, dalej. Optymalizację interfejsu. Tutaj mamy. Postać. Dodano nową zakładkę do interakcji z innymi graczami, dzięki czemu nie trzeba już przewijać w dół zakładki z informacjami. Bardzo fajne, bardzo na plus. Postać. Teraz możesz kliknąć ikony sali chwały i biblioteki dokładności w zakładce informacji, aby zostać przekierowanym do odpowiednich funkcji. Czyli teraz po kliknięciu na klaser będziemy przenoszeni do klasera. Wow, super, super sprawa. Tak samo sala chwały. To kiedyś było, potem to zniknęło, teraz znowu to jest, ale bardzo fajnie, że wróciło. Gildia. Klikalne obszary w centrum gildii mają teraz ikony zamiast przycisków tekstowych, co poprawia czytelność. Warta. Suwak. Zachowuje swoją pozycję, gdy rozpoczynasz wartę jedną postacią i przełączasz się na inną postać w tej samej sesji, a następnie otwierasz ekran warty. To na ostatniej aktualizacji zmienili, bo to tak działało, jak tu jest napisane, że na przykład, nie wiem, na jednym koncie ustawiałem wartę na 6 godzin i przechodziłem na kolejne konto, tam chciałem ustawić wartę i z automatu było to 6 godzin ustawione. Na ostatniej aktualizacji to zmienili, nie było już tego, a teraz to znowu naprawili, już to jest. Złota ramka, zmieniono wygląd, dokładnie. I tutaj mamy już, jak wygląda nowa złota ramka. Tutaj wam może to wezmę. No ja mam tą, jakość tego obrazka nie jest jakaś wybitna, ale możemy sobie porównać z obecną złotą ramką, czyli tą moją po lewej stronie. Tak wygląda nowa złota ramka. Ładniejsza? No w zasadzie ładniejsza. W zasadzie ładniejsza, z tego co widzę, w zasadzie lepiej wygląda. O wiele lepiej wygląda niż ta stara. Pamiętam, że kiedyś była zmiana złotej ramki, bardzo hejtowana, bardzo mi się nie podobała, ale ta zmiana uważam akurat na plus. Dobra, lecimy dalej. Tworzenie postaci. Dodano podpowiedź do ekranu wyboru świata gry zawierającą więcej szczegółów na temat połączonych światów i daty. No to jest akurat spoko. Karczma. Aktywne wydarzenia nie wyświetlają już wykrzyknika nad barmanem, ponieważ szczegóły te można teraz wyświetlić za pomocą megafonu na ekranie miasta. No, czyli teraz po prostu jak sobie tutaj wejdziemy, to też dużo osób na początku mnie pytało, gdzie sprawdzić, jakie są eventy aktywne i tak dalej. Gdy mamy weekend, gdy są jakieś tam eventy, to tutaj w lewym górnym rogu mamy właśnie taki megafon. No i ten megafon, jak klikniemy, to mamy wszystkie eventy pokazane. Co i jak. To też mówię, dużo osób nie mogło znaleźć na początku, jak interfejs został zmieniony. Dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy naprawione błędy. No i tak, Kowal. Naprawiono błąd wyświetlania, który wymieniał znalezienie gniazda pupili jako warunek odblokowania kowala. Odblokować kowala potrzebujesz tylko poziomu 90. Okej, czyli to był błąd. Toaleta. Zaczarowana broń, która została wrzucona do toalety i zamieniona w tarczę, doprowadzała do awarii, ponieważ tarcze nie mają zaklęć. Teraz przekształcenie broni w tarczę automatycznie usuwa zaklęcia. Okej. Kupcy. Po wybraniu towarzysza lub stojaka i wejściu do sklepu w celu porównania wyposażonych przedmiotów z towarami w sklepie, zamiast wartości postaci wyświetlane są teraz prawidłowo wartości przedmiotów w sklepie. Prośba o nowe towary za obejrzenie reklamy działa teraz nawet wtedy, gdy postać nie ma żadnych grzybów. Okej, to jest akurat spoko, to bardzo fajna zmiana. W ogóle, Jezu, ten błąd to był chyba parę miesięcy, tak szczerze, w gierce
był, po prostu funkcjonował, no ale fajnie, że w końcu to naprawili. Dalej, Klaser. Naprawiono błąd, który powodował, że sala chwały i rankingi gildii nie wyświetlały prawidłowych wartości postaci. Okej. Okay. Gildia i poczta. Porównanie wartości z wartościami innego gracza na tych ekranach powoduje teraz zamknięcie własnej postaci po lewej stronie przed zamknięciem ekranu postaci innego gracza po prawej stronie. Helevator. Naprawiono tekst, nie znaleziono gildii pojawiający się podczas wyświetlania rankingów gildii. No i sala chwały. Najwyższe miejsca w sali chwały są ponownie poprawnie wyświetlane. To ta zmiana, czyli po prostu teraz, nieraz jak wchodziliśmy do sali chwały, klikaliśmy najwyższe miejsce, to nam się pojawiali jacyś losowi gracze z jakimiś niskimi levelami, no to w teorii powinno zostać naprawione. I tyle. I tak naprawdę tyle. Uważam, aktualizacja ciekawa, aktualizacja bardzo fajna, aktualizacja, no szczerze mówiąc, bardzo, bardzo na plus. Bo jest dużo nowych rzeczy faktycznie, jest nowy loch, jest nowe wydarzenie specjalne, fajne zmiany, fajne nowe funkcje, tutaj fajne zmiany, no ja uważam aktualizację, szczerze mówiąc, jakbym miał tak punktować, to 9 na 10, 9 na 10 aktualizacja, fajna, nie jakaś bardzo obfita, ale zawierająca dużo nowych rzeczy. Jak już się dowiemy tutaj, o co chodzi z tymi rzeczami, to oczywiście Wam nagram, oczywiście Wam powiem, także subskrybujcie kanał z dzwonem, żeby nie przegapić, no i co, i tyle, tyle z mojej strony, mi się aktualizacja bardzo podoba, bardzo na plus, tak jak mówię, dajcie znać w komentarzu, co wy o niej sądzicie, no i tam wiadomo, to jest takie ogólne omówienie aktualizacji, gdy już to wszystko wejdzie w życie, to my oczywiście na pewno coś nagramy, coś się tutaj pobawimy, zobaczymy co i jak. Dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, oczywiście pamiętajcie, żeby kupować grzyby z kodem neutral na stronie home.syfygame.net i wysyłać do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Oprócz tego oczywiście pamiętajcie, że teraz trwa giveaway za aktywność na kanale co miesiąc, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i każdy, kto się w to bawi, musi subskrybować kanał. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie. No to już jakby wiadomo. No nieważne, tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.